Pierwsza księga Samuela, 20 rozdział, 3 werset. Tylko krok jest między mną, a między śmiercią. Tak, to dotyczy każdego człowieka, tylko krok. Od kilku dni w niemieckim Schwarzwaldzie panowała piękna zimowa pogoda. Tak mówi opowiadanie, którego chciałbym tu użyć jako ilustracji do tego wersetu. Niebieskie niebo, błyszczące słońce, a do tego temperatura poniżej zera. Śnieg nie tąpniał. Wyciągi narciarskie działały na pełnych obrotach, a na stokach tłoczyli się narciarze. Ci, którzy lubili narciarstwo biegowe, kierowali się wyznaczonymi szlakami dla biegu narciarskiego. Inni szukali sobie drogi poza wyznaczonymi trasami, mimo że było to niebezpieczne. Każdy próbował na swój sposób wykorzystać ten piękny zimowy dzień, aby zażyć odpoczynku. Właśnie w taki dzień pewna młoda kobieta zjeżdżała samotnym śladem ze zbocza góry Hornisgrinde. Wiatr wszędzie utworzył głębokie zaspy. Po stronie wschodniej, gdzie zbocze jest bardzo strome, znajdowało się dużo tak zwanych zwisów, zawisów śnieżnych. Na jeden z nich narciarka odważyła się wyjechać zbyt daleko, co spowodowało, że ten się oberwał i porwał ją ze sobą w dół. Ratownicy górscy po długiej i trudnej akcji ratunkowej znaleźli ją nieżywą, zasypaną śniegiem. Tak piękny dzień, a śmierć tak blisko. W środku życia otoczeni śmiercią, tak ten cytat ze starej pieśni kościelnej widniał na nekrologu. Jakże prawdziwe są te słowa. Pomimo, że w tych niezbyt wysokich górach w Schwarzwaldzie rzadko dochodzi do takich wypadków, to wysokie góry każdego roku pochłaniają wiele ofiar. Nie zawsze przyczyną wypadku są swawolna odwaga i brak ostrożności. Śmierć czyha w wielu miejscach i na wiele sposobów. W pracy, w domu, na drodze, tylko krok. Czytamy w cytacie ze Słowa Bożego w pierwszej księdze Samuela 23, tylko krok jest między mną, a między śmiercią. Tak, tylko krok jest między mną, a między śmiercią. Jakże ważnym jest więc, abyśmy w odpowiednim momencie uregulowali sprawę z Bogiem i pojednali się z Nim przez wiarę w Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, gdyż tak mówi Słowo Boże. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa przed Twoją śmiercią, to pójdziesz na wieczność do jeziora ognia i siarki, do piekła, które będzie potem umieszczone w jeziorze z ognia i siarki. I tam jest to miejsce przygotowane dla diabła i jego aniołów. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do upamiętania. Ale niestety niektórzy znajdą się w tym ponurym miejscu. To ci, którzy nie uwierzą w Pana Jezusa przed biologiczną śmiercią. I jeżeli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, ale jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu jeszcze dziś. A jak uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony? Raz na zawsze, nieutracalnie. Bóg jest wierny, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli.